11 tom, 8 marca 1914. Wola Boża umieszcza wszystkie swoje dobra i swoje boskie działanie w tym, kto w niej żyje, wartość pojedynczej chwili w woli Bożej. Wszystko, czego doświadcza ten, kto żyje w woli Bożej, nie należy do niego, ale do Jezusa, który jest w nim. Ten, kto w niej żyje, nie może pójść do czyśćca. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, mój zawsze ukochany Jezus bardzo często mówił mi o swojej przenajświętszej woli. Powiem tę odrobinę, którą pamiętam. Kiedy nie czułam się zbyt dobrze, przyszedł błogosławiony Jezus i powiedział do mnie: Córko moja, dusza, która znajduje się w mojej woli, może powiedzieć o wszystkim, co ja czynię. Wszystko to jest moje. A to dlatego, że wola duszy, która mi się oddała, jest tak utożsamiona z moją wolą, że czyni wszystko, co moja wola czyni. Jeśli więc dusza żyje i umiera w mojej woli, nie ma dobra, którego by ze sobą nie zabrała, ponieważ nie ma dobra, którego nie zawierałaby moja wola. Moja wola jest życiem każdego dobra, które czynią stworzenia. Kiedy dusza umiera dla tego życia, zawiera ze sobą w mojej woli msze, które są odprawiane, modlitwy, które są odmawiane i dobre uczynki, które są spełniane, gdyż wszystko to jest owocem mojej woli. A to jest znacznie mniejsze w porównaniu z samym działaniem mojej woli, które dusza zabiera ze sobą jako swoje własne działanie. Jedna chwila działania w mojej woli wystarczy, by przewyższyć całe działanie wszystkich stworzeń przeszłych, obecnych i przyszłych. Tak więc, kiedy dusza umiera w mojej woli, nie ma piękna ani wielkości, ani bogactwa, ani świętości, ani mądrości, ani miłości, które by jej dorównały. Nic nie może się z nią równać, nic jej nie dorównuje. Tak więc, kiedy dusza, która umiera, utożsamiona z moją wolą, wstąpi do Ojczyzny Niebieskiej, nie tylko otworzą się dla niej bramy nieba, lecz także całe niebo zmierzy się i pozwoli jej wstąpić do niebieskiej krainy, aby oddać cześć dziełom mojej woli, które się w niej znajdują. Nie wspomnę o święcie i zaskoczeniu wszystkich zbawionych, kiedy ujrzą tę duszę całkowicie opatrzoną znamieniem działania woli Bożej. Albo kiedy ujrzą, że dusza ta uczyniła wszystko w mojej woli. Kiedy ujrzą, że wszystko, co uczyniła w swoim życiu, każde jej powiedzenie, każda myśl, dzieło, czynność i tak dalej, są wieloma słońcami, które ją upiększają, a jedno jest różne od drugiego pod względem światła i piękna. Kiedy ujrzą w tej duszy wiele boskich strumieni, które zaleją wszystkich błogosławionych i które popłyną nawet na ziemię dla dobra pielgrzymów, gdyż niebo nie będzie w stanie ich w sobie zawrzeć. Ach, córko moja, moja wola jest cudem nad cudami, jest tajemnicą, aby znaleźć światło, świętość i bogactwo. Jest tajemnicą wszelkiego dobra, a ponieważ tajemnica ta nie jest dogłębnie poznana, więc nie jest ceniona ani miłowana, jak na to zasługuje. Przynajmniej ty ją doceń i pokochaj oraz ujawnij tym, którzy są gotowi ją przyjąć. Innego dnia, kiedy cierpiałam, czułam, że nie mogłam nic zrobić, więc byłam przygnębiona. Jezus zaś przytulił mnie i powiedział do mnie: Córko moja, nie dręcz się, staraj się jedynie być oddana mojej woli, a ja uczynię dla ciebie wszystko, ponieważ jedna chwila w mojej woli ma większą wartość niż całe dobro,
które mogłabyś uczynić w całym swoim życiu. Pamiętam jeszcze, że pewnego dnia powiedział do mnie: córko moja, ten, kto naprawdę czyni moją wolę, może powiedzieć we wszystkim, co się mu przytrafia, zarówno na duszy, jak i na ciele, oraz w tym, co czuje i cierpi. To Jezus cierpi, to Jezus jest przygnębiony, gdyż w duszy, która czyni moją wolę i w której ja przebywam, odczuwam wszystko, co stworzenia mi czynią. Kiedy więc dociera do mnie chłód stworzeń, moja wola go odczuwa, a skoro moja wola jest życiem tej duszy, w konsekwencji także dusza go odczuwa. Tak więc, zamiast się dręczyć tym chłodem jako swoim własnym, powinnaś przebywać wokół mnie, aby mnie pocieszyć i mi zadośćuczynić za chłód, który zsyłają mi stworzenia. W ten sam sposób, jeśli jest rozproszona, jeśli odczuwa przygnębienie lub coś innego, powinna przebywać wokół mnie, aby mnie pocieszyć i mi zadośćuczynić, jakby to nie było jej własnym rozproszeniem, przygnębieniem i temu podobnym, ale moim. Tak więc dusza, która żyje w mojej woli, będzie odczuwała nagle i niemal niespodziewanie wiele różnych boleści w zależności od zniewag, jakie wyrządzają mi stworzenia. Poczuję także radość i nieopisane szczęście. Jeśli w boleściach będzie zajmować się pocieszeniem mnie i zadośćuczynieniem mi, a w radości i szczęściu będzie się radowała, wtedy moja wola osiągnie zysk. W przeciwnym razie pozostanie zasmucona i nie będzie mogła zrealizować tego, co w sobie zawiera. Innego dnia powiedział do mnie: córko moja, ten, kto czyni moją wolę, nie może absolutnie iść do czyśćca, ponieważ moja wola oczyszcza duszę ze wszystkiego. Jak mógłbym pozwolić, by dotknął ją ogień czyśćca, skoro tak zazdrośnie strzegłem jej w mojej woli za życia? Co najwyżej może braknąć jej jakiejś szaty, zanim moja wola objawi jej boskość, ubierze ją we wszystko, czego jej brakuje, a potem ja się jej objawię. Fiat.